Ruszamy dalej szlakiem smaków. Dobre jedzenie ma nie tylko znaczenie, ale i oznaczenie. Jednym z najbardziej wartościowych dla konsumentów jest europejski znak Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. A właśnie taki posiadają kabanosy staropolskie. Jak podkreślają historycy kulinarni, kabanosy to jeden z najstarszych typów polskich wędlin. Rodowód nazwy pochodzi jeszcze z czasów ożywionych kontaktów Korony Polskiej z Imperium Osmańskim w XVI wieku. Tureckie słowo kaban, potocznie używane również w rejonie Białegostoku na Podlasiu, oznacza wieprza. Kabanosy staropolskie to długie i cienkie, wędzone w ciepłym dymie i podsuszane kiełbaski wieprzowe w jelitach baranich, o ciemnowiśniowej barwie i charakterystycznym, pikantnym smaku z wyczuwalną nutką kminku i gałki muszkatałowej. Ostateczny kształt zyskują po kolejnych procesach. Najpierw muszą osadzić się w osłonkach, co zachodzi w temperaturze 30 stopni Celsjusza. Następnie są wędzone i pieczone w ciepłym dymie do momentu, aż osiągną temperaturę 70 stopni Celsjusza. Na samym końcu studzi się je i suszy przez 3 do 5 dni w temperaturze od 14 do 18 stopni Celsjusza. Po tym czasie kiełbaski nadają się do jedzenia. Czym się charakteryzują kabanosy staropolskie? Kabanosy staropolskie produkowane są na bazie tradycyjnej staropolskiej receptury. Charakteryzują się specjalnie wyselekcjonowanym mięsem, czyli wysokiej jakości. Są na bazie naturalnych przypraw, produkowane są w jelicie baranim, poddawane są procesowi peklowania, następnie wędzenia, pieczenia i suszenia. Jeśli chodzi o właściwości, jak wygląda ich struktura? Jest koloru ciemnobrązowego, bardzo mocno pomarszczone ze względu na długi proces suszenia. Kabanosy mają kształt długich i cienkich, suchych kiełbas, odkręconych z jednej strony i równomiernie pomarszczonych. Znak Gwarantowana Tradycyjna Specjalność charakteryzuje wyroby, które produkowane są według ściśle określonej receptury przekazywanej z pokolenia na pokolenie, przy użyciu tradycyjnych surowców, o tradycyjnym składzie. Wyróżniają się doskonałą jakością. Technologia wytwarzania kabanosów staropolskich znana jest od ponad 80 lat. Ich specyficzny smak wynika z zastosowanego surowca, młode, specjalnie tuczone wieprze i dodatku specjalnie dobranych przypraw oraz zastosowania tradycyjnej technologii, gdzie bardzo ważny jest proces peklowania oraz wędzenia i suszenia. Powiedzmy jeszcze dokładnie, z czego składa się taki kabanos staropolski? Taki kabanos staropolski poza mięsem ma również kompozycję naturalnych przypraw świeżo mielonych. Jest to pieprz, kminek i gałka. Co to oznacza dla konsumenta, że kabanosy staropolskie mają gwarantowaną tradycyjną specjalność, znak unijny? Gwarantowana tradycyjna specjalność jest to europejski znak jakości, który podkreśla tradycyjne aspekty tego produktu, takie jak sposób wytwarzania i skład, bez powiązania z określonym regionem. Wytwarzany jest z tradycyjnych surowców oraz z naturalnych przypraw, co daje nam tą tradycyjność. Jest przekazywana ta receptura tak naprawdę z pokolenia na pokolenie. W nazwie mamy staropolski, który odnosi się do metody produkcji. Staropolski oznacza związany z dawną Polską. Ogromną zaletą tych kiełbas jest to, że można je przechowywać dłużej niż inne wyroby mięsne. To za sprawą dużej ilości przypraw, w tym soli, która jest naturalnym konserwantem, a także procesu wyrabiania. Kabanosy są kiełbasami suchymi. Mała zawartość wody sprawia, że bakterie czy inne drobnoustroje nie mają dogodnych warunków do rozwoju. W sklepach wciąż przybywa rozmaitych przekąsek. Mimo to pozycja kabanosów wydaje się niezagrożona. To wędlina uniwersalna, zarazem prosta i wykwintna, która pasuje zarówno na piknik, jak i elegancką kolację. Gwarantowana tradycyjna specjalność to tradycyjny produkt rolny lub środek spożywczy, zarejestrowany przez Komisję Europejską ze względu na jego specyficzny charakter. Aby mógł zostać uznany za gwarantowaną tradycyjną specjalność, musi być produkowany przy użyciu tradycyjnych surowców lub musi charakteryzować się tradycyjnym składem, sposobem produkcji lub przetwarzania.
może być wytwarzany na terenie całej Polski, pod warunkiem, że spełni warunki specyfikacji. Przyznanie logo ma olbrzymie znaczenie dla komercjalizacji produktów. Opatrzenie produktów unijnym certyfikatem sprzyja różnorodności rolnictwa, pozwala na wyeliminowanie podróbek i potwierdza dobrą jakość produktu.